Oferta szkół podstawowych, jeżeli chodzi o zajęcia, które organizowane są na terenie szkoły, na terenie szkół, ta oferta jest bezpłatna. Natomiast no, wszystkie wyjścia do teatru, do kina, wycieczki poza Kraków są oczywiście płatne, czy oferta żywieniowa, bo takowa też się znajduje, to oczywiście rodzice płacą. Ale pamiętajmy, że to są ceny niższe, dedykowane właśnie młodzieży, dzieciom młodzieży, które spędzają ferie zimowe w Krakowie. Również ze zniżek korzystają rodziny z krakowskiej karty rodzinnej, więc to są ferie w finansowym zasięgu ręki rodziców z całą pewnością. Te zniżki, o których pani mówi, to są zniżki zarówno na wyjścia do parku wodnego, tak, na zajęcia do Com-Com Zone. Tych propozycji zniżek jest całkiem sporo. Znajdziecie je oczywiście na kraków.pl. Ale zajęć bezpłatnych też jest bogata gama, bo choćby warsztaty z programowania. To jest oferta trochę dla domatorów, tych, którzy kochają ferie, ale niekoniecznie chcą wychodzić z domu, więc jest możliwość oczywiście programowania online, uczenia się tego programowania w domu. Jest również oferta dla moli książkowych, bo Biblioteka Kraków przygotowała mnóstwo atrakcji, nie tylko wypożyczanie ciekawych książek, ale również gry planszowe i zajęcia z grami planszowymi. Także jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z ofertą. Każdy znajdzie coś dla siebie, obiecuję.